niedzielę w Szabes. W tym roku Parsze Nicowim i Wajelech czytane są razem. To są właściwie prawie ostatnie słowa Mojżesza przed jego odejściem, dlatego że wiemy, że Księga Miszny, Tejro, Księga Dwarim jest właściwie została powiedziana, jak mówi nam Gemara, Mipi Moshe, Mojżesz powiedział ją swoimi słowami. I tuż przed jego odejściem, bo wiemy, że naród żydowski wkraczał do Eretz Yisrael, ale Mojżesz nie wchodził z nimi, mówi im, Kikolo wielecho dobar me'eid beficho bidwavcha la'asoiso, bo bliska ciebie jest ta mitzwa. Wcześniej mówi, nie jest daleka, jest blisko ciebie wypełnianie tojdej mitzwojs w twoich ustach, w twoim sercu i robiąc to. Pytanie, co to oznacza? W prostym znaczeniu ma to oznaczać, że wypełnianie tojdej mitzwojs to jest bardzo prosta rzecz, jest przystępna. No tak, tylko pyta właśnie Gemara, czy to jest taka prosta rzecz? No więc odpowiedź jest, to zależy. Alter Rebbe wyjaśnia w Tani, że w istocie jest to prosta rzecz, dlatego że każdy Żyd ma w sobie nefesh elokis, duszę boską, cząstkę Hashem, dzięki której może w każdej chwili połączyć się z Hashem i dzięki temu może stać się mu bliski w każdej chwili. Ale wciąż pozostaje to przynajmniej kwestionowalne w tym tego słowa znaczeniu, że wiemy z praktyki, że gdybyśmy mieli tylko duszę boską, to odpowiedź byłaby tak, jest to bardzo proste. Ale mamy też duszę zwierzęcą. Hashem dał nam również duszę zwierzęcą i razem z nią Yetzer hara, skłonność, która stara się nas przekonać do zrobienia czegoś odwrotnego, niż dusza boska by nakazywała. Więc tutaj przychodzi odpowiedź, którą podaje Alter Rebbe. Są dwie drogi osiągnięcia tego. We wstępie do książki Tani Alter Rebbe podaje tak. Jest derech, czyli droga aruko wekcoro, to jest droga długa, która jest krótką i droga krótka, która jest długą. Co to znaczy? Droga długa w znaczeniu, że osiągnięcie jej wymaga jest czasochłonne, wymaga zaangażowania, wysiłku, ale kiedy się ją robi, kiedy się ją idzie tą drogą, to jest efekt jest bardzo szybki. Jaka to jest droga? I zbojnenus, kontemplacja, myślenie, zastanawianie się nad istotą Hashem. Kiedy człowiek faktycznie pomyśli, ale nie pomyśli tak, jak zrobi 2 plus 2, pomyśli, zastanowi się i będzie to miało aszlachot, będzie to miało wpływ na jego życie, to wtedy osiągnięcie bojaźni Hashem jest bardzo proste. Dlatego, że jeżeli uświadomi sobie, że cały świat i to wszystko, co go otacza, to Hashem i z niego to wynika, to nie będzie miał innego wyjścia. Z drugiej strony jest droga krótka, która jest długą, to znaczy jest ona bardzo szybka, czyli po prostu opieranie się na wierze, no bo każdy Żyd ma wiarę, każdy Żyd ma tę cząstkę Mojżesza, ale z drugiej strony tak szybko jak Żyd będzie wystawiony na próbę tego świata, będzie mu z tym bardzo trudno. I dlatego właśnie tę drogę, te dwie drogi podaje Admora Zaken, czyli Alter Rebbe w Tani. Ale kiedy mowa o tej drodze, która przynosi rezultaty, która jest dostępna dla wszystkich i jest ona, powiedzmy, bardziej łatwiejsza do schwycenia, to mowa o drodze, którą podaje Teresa Hasyd, czyli filozofia hasycka. A jest to kontemplacja, intelektualne zrozumienie Hashem, bo tylko w taki sposób, tylko jeżeli coś zrozumiemy, może to być nam faktycznie bliskie. Uczales.